zdrowia, szczególnie dla normalnych. Polacy wyjeżdżali, no zawsze wyjeżdżali z tej biednej Polski. Polska nie miała wolności przez 123 lata, zdobyła niepodległość, za parę dni będzie rocznica. 1917 rok, no ale to była wojna, no ale między innymi wyjeżdżali do Argentyny. W latach 1920-30 wyjeżdżali do Argentyny, do Ameryki zawsze wyjeżdżali. No i teraz wygląda na to, że Ameryka może się szybko zamienić w Argentynie. Jest nadzieja, że nie w Wenezuelę, ale w Argentynę. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. No, filmiki są czasami zdemonetyzowane. No, dlaczego wspominam Argentynę? No bo Argentyna no, to jest ciekawy kraj, bogaty kraj. 100 lat temu to był jeden z najbogatszych krajów, dlatego dużo tam Polaków emigrowało. Ciekawe tereny tam były. Ludzie czasami przyjeżdżali, nawet były historie, przyjeżdżali do Stanów Zjednoczonych, a później emigrowali do Argentyny. No ale tam zaczęło się rozdawnictwo. No Peron był, peroniści do tej pory w zasadzie rządzą. No ale to jest taki socjalizm. W Ameryce wyborcy w lokalnych, stanowych wyborach no powiedzieli demokratom, że w zasadzie koniec tego socjalistycznego, tego łapania władzy przez lewaków. No i że rząd jednak nie może ingerować w życie tych wolnych Amerykanów. I także jeżeli ten postępowe skrzydło tych socjalistów ma cokolwiek do powiedzenia, no to wygląda na to, że to musi się zmienić. Także jednak Amerykanie, normalni Amerykanie się otrząsnęli z tego, zorientowali się, o co chodzi. No szczególnie szkoły, kiedy rodzice zobaczyli co, na tych Zoomach, co ci nauczyciele uczą. No bo do tej pory to w dobrej wierze rodzice wysyłali dzieci do szkoły i tam były uczone. Teraz się okazuje, że one nie były uczone. Dwa dodać dwa, geometria, matematyka, historia, geografia, tylko nieustanna indoktrynacja, nieustanna krytyczna teoria ras, czyli że biały jest wredny, niebiały jest bohaterem, no tego rodzaju rzeczy. No ale ekonomia, no bo wszystko się sprowadza do ekonomii, tak? Jeżeli nie ma forsy, jeżeli jest forsa, no to wszyscy jakoś tam się poustawiają. Jeżeli ludzie zarabiają, to są i teatry, to i sklepy są pełne, nie ma tylko octu w sklepach i tak dalej, tak dalej. Ekonomia musi być. No, ludzie muszą zarabiać, ludzie muszą pracować, ludzie powinni płacić jakieś tam podatki, ale niestety rządy lewackie doprowadzają do tego, tak jak teraz Biden. Teraz Biden ostatnio mówił, że ten trylion dolarów, no to wy nie musicie nic płacić. Bogaci zapłacą. No i taki wychodzi taki kretyn Biden i mówi do tych swoich wyborców: wy nie musicie płacić, bogaci zapłacą. No kto zapłaci? No korporacje zapłacą. On mówi, że korporacje płacą zero. No ale jeżeli w korporacji pracuje 100 tysięcy ludzi i każdy płaci 10, 20, 30% podatków, no to ta korporacja nie musi nic płacić, jeżeli ma tylu pracowników, że oni płacą 10, 20, 30%. To jest naprawdę, trzeba być kretynem, żeby mówić, że korporacja ma zapłacić. No z czego ma korporacja zapłacić? No to ona weźmie, jak zapłaci podatki na rząd, no to podniesie cenę produktu, który sprzedaje, no i to się zamyka, no. Także ja nie wiem, jak kretyni mogą mówić, że korporacje ma płacić podatki, albo że nie płaci podatków. No jeżeli inwestuje, kupuje maszynę do produkcji. No ale socjaliści, ideolodzy,
No to wiedzą. Wiedzą, że stan, że kraj rozdawniczy, no to jest nałogiem. To jest nałogiem. Po prostu ludzie, którzy dostają, wolą trochę dostawać, wolą trochę mieć, niż być tymi, co pracują. I to jest właśnie, to jest straszne. To jest straszne, że ludzie nie głosują dla małych podatków dla wszystkich, tylko sobie wyobrażają, że paru miliarderów zrobi z nich bogaczy. Nigdy nie będą bogaczami. Wiadomo, co było w Rosji, walonki, gumowce. Wiadomo, co było w PRL-u. Stan wojenny wprowadzili dlatego, że ludzie chcieli trochę wolności ekonomicznej. Solidarność, no to za, o czym? Pierwsze 10 postulatów to było kiełbasa, chleb, kiełbasa, mieszkania, samochody, rowery, jakieś pierdoły. Do tego jeszcze paszporty, można powiedzieć, ale to chodziło tylko o sprawy materialne. Socjaliści po prostu tak prowadzą, że wszystkiego brakuje. W Argentynie pokazuje, że po prostu to jest nałóg. No teraz lewicowcy, peroniści przypuszczalnie no zostaną postawieni w odstawkę 14 listopada będą wybory, no i to jest ta dobra wiadomość, no ale zła wiadomość jest taka, że tam nic innego się nie zmieni. Tam nie ma jakiejś takiej konserwatywnej historii. Tam nie ma jakiegoś podejścia wolnorynkowego. Tam nie ma podejścia kapitalistycznego. Tam zostało to przez kilka pokoleń po prostu to zabite. Ta nowa władza w kongresie argentyńskim, no co? No będzie miała następny kryzys ekonomiczny i finansowy, monetarny, no bo oni są strasznie zadłużeni. Co mogą jakąś restrukturyzację z tego zrobić? No ale wolności rynku tam nie będzie. Nigdy nie będzie Izba Reprezentantów i Izba Senatorów w obydwu przypadkach oni propagują taki europejski socjalizm. Oni propagują europejski socjalizm, no tyle tylko, że europejski socjalizm, no to wybiera, ma tą Unię Europejską, no i mają z czego wysysać, tak? Mają komu zabierać, mają komu dawać, mają komu rozdawać, no i mają marchewkę i kij, a Argentyna sama w sobie sama się załatwiła. Tak jak wspominałem, 100 lat temu Argentyna była jednym z najbardziej prosperujących narodów, krajów. No, kiedy był kryzys tych 1920 lata, szczególnie w Ameryce na giełdzie, no to tam się zaczął robić popularny faszyzm. No tak jak faszyzm się zaczął robić popularny w Niemczech, we Włoszech, ten narodowy socjalizm bardzo, bardzo ludziom się podobał, że państwo socjalistyczne będzie coś produkowało, będzie coś robiło. No i w 1930 roku w Argentynie zawiesili konstytucję z 1853 roku, która w sumie była bazowana na amerykańskiej konstytucji. No i poszła w zasadzie w państwowe przedsiębiorstwa, w państwowe korporacje. Juan Perón, no to on był generał Perón, no to dowodził krajem od 1946 roku do 1955, czyli 9 lat, no i później go tam wygonili, no i znowu przez rok od 1973 do 1974 roku, no jemu bardzo się tam podobał Mussolini, którego w sumie też Włosi powiesili za nogi, no ale tam w Argentynie sporo też faszystów, Niemców, narodowych socjalistów uciekło do Argentyny i tam się schowało. Podejrzewali też, że w Argentynie miał żyć Hitler przez dosyć długo. No chyba Eichmanna to chyba wyciągnęli z Argentyny.
Na 90% jestem przekonany. No, Eichmanna w Izraelu, w Jerozolimie był sąd, to zbudowali dla niego cały budynek sądowy, to była ta sprawiedliwość żydowska. No ale to tak, to jest temat na inny filmik. No i co się zaczyna? No i tam nieustannie jest hiperinflacja, inflacja, superinflacja, to tam te zera pojawiające się na tych banknotach, te walizki pieniędzy, które muszą być płacone za chleb i tak dalej, to normalna historia. No i pożyczki, które są niespłacane, no ale to nie zmieni tej kultury politycznej. Ci nowi ludzie, którzy przychodzą, no to są przyzwyczajeni do tego samego. Tam nic nowego w sumie nie będzie. Argentyna troszeczkę eksperymentowała z wolnym rynkiem w latach 1990, no ale to wszystko się szybko zatrzymało. Tam prawa pracownicze, czyli pracodawcy i pracownika są bardzo ostre. No i tam nie za bardzo jak jest zrobić cokolwiek. Nie radzą sobie, nie są w stanie otwierać nowych przedsiębiorstw. To wszystko kosztuje emerytury, też kosztują wydajność, efektywności, nie ma tego rodzaju. Peroniści, tak jak wszyscy socjaliści, zawsze prędzej czy później zaczyna im brakować cudzych pieniędzy. Następny rząd Alberto Fernandeza jest w sumie połamany, jest padł, kompletnie padł. Nie jest w stanie dojść do kapitału międzynarodowego. Teraz są strasznie potężne podatki. No i drukarnie drukują peso, drukują pieniądze, no ale to jest już coraz mniej warte, no i to wszystko idzie w zasadzie, idzie gdzieś w kanał. No i to w Ameryce też może się zdarzyć. Biden i Pelosi przegłosowali ten wydawanie tryliona dolarów. No to jest też ciekawe, że 13 zdrajców z partii republikańskiej głosowało za tym pierwszym trylionem, no bo 6 demokratów głosowało przeciwko, także 6 demokratów głosowało przeciwko własnej partii, 13 demokratów z 211 głosowało za, no i przeszedł ten pierwsza ta ustawa. Teraz nadejdzie następna ustawa na następne 3 tryliony. Oni w Ameryce, komuniści po prostu, no, chcą drukować pieniądze, chcą tą, będzie inflacja, to jest wszystko to, co nadchodzi. No, ta nowa zmiana z peronistów na koalicję, no bo tam jest pewnego rodzaju koalicja, no oni sobie nie za bardzo poradzą. Wygląda na to, że jednak będzie zmiana, no bo było już we wrześniu, no to oni mieli pewne takie wstępne wybory, no i pokazywali, że jest ta partia Razem dla Zmiany, no to oni uzyskali około 45%, na drugim miejscu, dalekim miejscu byli peroniści, to mieli 30%. Także tam zmiana będzie. Mało kto głosował. To jest ciekawe, że w Argentynie głosowanie jest przymusowe. No nie wiadomo, jaka jest tam kara. No przypuszczalnie nie przychodzą, nie leją ich kijem, jak ktoś nie głosuje. W Australii też jest przymusowe. W Ameryce kretynizm jest taki, że nawet prawa jazdy nie wymagają ani jakiegoś dowodu tożsamości, no ale nie jest przymusowe. No średnio przychodzi 60-70%, także podobnie jak w Argentynie, gdzie jest to przymusowe. Także Argentyńczycy są tacy sami, jak Amerykanie, wygląda na to.
Teraz ta cała koalicja wygra z peronistami, no ale co oni zrobią? Inflacja jest 50%, kontrola cen, tak? No bo socjaliści zawsze, kiedy zaczyna brakować, to zaczynają kontrolować ceny. Jak zaczynają kontrolować ceny, no to co ekonomia po prostu zdycha, dyszy. Jakoś nie może złapać rozpędu. No i nie ma w tam innego rozwiązania. Na razie te zmiany nie zadowolą ani lewicy, ani tych centrowych, no bo ludzie już się przyzwyczaili. Ludzie się przyzwyczaili do tego garnuszka i do tego dachu państwowego i to już nie wyjdzie. No są jacyś tam wolnorynkowi politycy, no ale nie znajdą niestety żadnego poparcia. Ten cały nowy kongres, który będzie wybrany, no to będzie miał te same problemy, co Argentyna miała w 2001 roku. Wtedy rząd ogłosił, że po prostu nie ma pieniędzy, nie ma jak oddać 140 miliardów dolarów tego długu międzynarodowego. No i lewacy właśnie klaskali, kongres klaskał. W styczniu 2002 roku kongres argentyński zakończył tą wymianę, bo to była wymiana taka dolarowa do peso, to było 1:1. No i to wszystko poleciało. Później jak rozłączyli te połączenie peso do dolara, to wszystko poleciało. No oczywiście, że po zmianie tej wymiany to od razu ten dług zniknął, no ale to peroniści to zaczęli wydawać jeszcze więcej, zaczęli rozdawać pieniądze, wydawać pieniądze. Pieniędzy, które Argentyna była winna dla Międzynarodowego Funduszu Monetarnego nie oddała. W Mauricio w 2016 prezydent Mauricio Macri, to przeciwnik peronistów, był wybrany w 2016 roku, no trochę tam się trochę dogadał, ale teraz Argentyna ma do oddania 45 miliardów dolarów. Samych tam odsetek jest 17 miliardów, no i odnowa będzie to w 2023 roku. Także Argentyna nie ma kompletnie pieniędzy. No w Ameryce Biden z tych trylionów, no to patrząc na 40 miliardów argentyńskich długu, no to w Ameryce na same koleje państwowe pójdzie 80 miliardów dolarów. Także jest tego rozdawania na wszelkie strony. Ludzi będzie coraz mniej. Wygląda na to, że ludzi pracujących w Ameryce, tak jak jest 63%, no to za 3-4 lata to ludzi, którzy mogą pracować między 18 a 65 rokiem życia, będzie tylko około 59. Także nie jest dobrze. Nie jest dobrze całe to rozdawnictwo, całe te lewackie przygotowanie społeczeństwa do brania. Nie wiem, jak to długo potrwa, czy Ameryka się już faktycznie nigdy nie podniesie. No teraz będą zmiany w kongresie. Izba reprezentantów kompletnie przejdzie w ręce republikanów i izba senatorów też, prezydent 2024. No ale społeczeństwo zostaje, tak? Społeczeństwo zostaje, no i społeczeństwo jest łase. No jeżeli nie będzie rozdawana kiełbasa, chleb i telefony, no to będą zawsze głosować na socjalistów. Kto więcej rozda, to za 2-3 lata znowu są obietnice i ludzie biegną, żeby dostawać. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? To jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek, dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, bardzo czasami zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów.
Chrystus, dziękuję, że wierzycie, Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, tradycja, rodzina, uczciwość i tradycja, no głosujcie, głosujcie, gdzie mieszkacie na świecie, głosujcie na konserwatystów, na normalnych, nie głosujcie na lewaków, lewacy doprowadzają zawsze do ruiny, przekaz dla socjalistów żyjących w Ameryce, no mam nadzieję, że się nauczycie, że się nauczyliście, widzicie, co się dzieje, widzicie, co Biden robi Ameryce, cena benzyny, braki w sklepach, ile kosztuje cokolwiek do kupienia. Socjaliści, socjalistami zabraknie piasku na Saharze. Zdrowia dla normalnych.